Ogólnie naprawdę jestem w pięknym miejscu, skończyłem kwarantannę w Holandii, 5 dni. Kwarantanna była w porównaniu do angielskiej kwarantanny, kwarantanna tutaj była jak masaż azjatki. I takie tam jacyś ludzie idą. Będą się patrzeć, zegarem telefonu. Ale chyba nie Polacy. Hello. Nie no, tu jest tak urocze, tak cudownie. Widzę masakra, nie? Taki troszeczkę prezent, kurwa, za te wszystkie ekstremalne sytuacje, kiedy sobie pooglądać ten park. No nie, samochody sobie jeżdżą. Tutaj jest domek chyba całego szefa. Tego. Eryk mnie zgarnął o 8 rano. Po 5 godzinach na mrozie, jak przyjechałem o 3, mnie tak przewoźnik przyniósł. No, to nie pamiętam, jak mnie dowiózł do domku. No, tak było zimno. Już jak pamiętam, jak dziewczynka za pokami się wkurwiła i poszła, powiedziała, ty jesteś pierdolnięty, jest tak zimno, że ja nawet nie będę tu siedzieć. To już wtedy halucynacje zaczęły do mnie gadać. No, ale jak na szamana trafić do środek lasu i mieszkać, to jest piękna sprawa. Zobaczcie, jak fajnie. Wszędzie domki. Jest po prostu... jest cudowne, nie? Te domki tak wyglądają, nie? Ale one są zajebiste. I wszędzie w ogóle nie ma chodników. Nie ma. Trochę asfaltu, trochę tego. Wszędzie ścieżki. I zero lipy. O, idzie koleżka, mówi. Tak, 10 minut wysiadłem, już koleżku mam. Dobra, kończę, bo ludzie się patrzą. Jo.